Zajmując się filozofią i psychologią, wydaje mi się, że zajmuję się podstawowymi, kluczowymi rzeczami, które mają bardzo szerokie zastosowanie. Od strony filozoficznej, tak naprawdę to, czego ja uczę, to pomagam ludziom rozumieć i być w stanie rozwijać argumenty. Innymi słowy, są wtedy w stanie zrozumieć, kiedy to, co mówi dla nich inna osoba, jest czymś, co powinno być dla nich przekonujące, i też są w stanie tak przedstawić swoje własne racje, żeby inni ludzie wiedzieli, że rzeczywiście jest w ich własnym interesie, żeby zrobić tak, jak ta osoba uważa. Od strony psychologicznej, tak naprawdę badając ludzi, badamy to, co jest najważniejsze w naszym własnym środowisku. Oczywiście ważna jest technologia, etc., etc., ale tym, co jest najbardziej złożone, tym, co gra największą rolę w naszym własnym życiu, są inni ludzie. A tym właśnie zajmuje się psychologia. Na moich wykładach nauczycie się analizować argumenty i lepiej zrozumieć najbardziej ważny element naszego środowiska, innych ludzi. Trudno o bardziej ważną rzecz w dzisiejszym życiu. W dzisiejszym świecie zdolność zrozumienia człowieka z innej kultury jest kluczowa. W naszej uczelni, która ma bardzo dużą liczbę studentów właśnie z innych krajów, jest to zdolność, którą można świetnie rozwijać. Serdecznie zapraszam do studiowania na naszej uczelni.